Siemanko, dzisiaj robimy Halloweenowy challenge, w którym mamy dynię, a w niej 10 haseł napisanych przez moją mamę. Mamo, przywitaj się. Cześć. Także nie przedłużając, myślę, że zaczynamy. Sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie, bo nigdy czegoś takiego jeszcze nie robiłem. Także otwieramy dynię. I losujemy. Ogólnie tutaj gdzieś się będzie pies kręcić, także cokolwiek będzie robiła, mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzać. Zaśpiewaj piosenkę ze słowem Bejba, serio? Tak! Bejba, it's kinda crazy. How else to phrase it? With you I lost my senses. Bejba! Dobra, widzę, że zaliczone, nie? Tak, zaliczone. Kolejne hasło. Zaśpiewaj piosenkę ze słowem noc. A to ma być po polsku czy po angielsku? Jak wolisz. No to po polsku. Całą noc tańczy ze mną cały skład. Aha, to nasz lot, tak to robi ekipa. Ekipa. A po angielsku? There was a night when the wind was so cold. Celine Dion, ty chyba znasz tę piosenkę najlepiej z tych wszystkich ludzi, co będą to oglądać. Ja. Może coś oprócz śpiewania tutaj będzie, co? Może. Powiedz łamaniec językowy wyrewol... Mam nadzieję, że tu będzie coś widzę. Ile mam podejść? Wyrewolwer... Wyro... Wyrewolw... Koniec, no niezaliczone. Dajcie znać, czy wy byście to potrafili powiedzieć. Świetny pomysł. Kolejne hasło. No nie, to wypadały dwa. Dobra. Nie widziałem. Znowu zaśpiewaj. Zaśpiewaj piosenkę ze słowem uśmiech. Chodzę o rana, w uśmiech ubrana, taki mam luch. Kolejna drama, ja to dżędziara. Czy to się liczy intonacja? Nie. Zaliczone. I think. Nigdy nie przewidzisz, co w odcinku się dzieje. Wrócił mój tata, także my lecimy dalej. Tato, nagrywamy odcinek, także jakbyś mógł szybko wejść, żeby pies nie szczekał. Dobra, próbujemy dalej. Zaśpiewaj swój najwyższy dźwięk, jaki umiesz. Ale to ma być najwyższy, jaki będzie ładny, czy ogólnie najwyższy? Najwyższy, jaki będzie. Musi być ładny. Dobra, spróbujmy taki, co w miarę umiem, a później będziemy szli w górę. Dobra, to już chyba było za wysoko. Później sprawdzę, co to było za dźwięki, wam napiszę w notacji polskiej i angielskiej. Także lecimy dalej, nutka przyszła. Zaśpiewaj piosenkę ze słowem dom. Daleko stąd dom, ja w sercu mam go, choć nie jest łatwo iść przez świat. Kleo, dom. Zrób rurkę z języka? Naprawdę? Tak. Przecież ty umiesz zrobić rurkę z języka? No ja też nie umiem, bo to jest genetyczne chyba. Także kochani, dajcie znać, czy umiecie zrobić rurkę z języka. Ja niestety nie. Zostały nam trzy hasła. Powiedz łamaniec językowy. Król Karol. Aha. Także takie jest hasło. Nie wiem, czy coś
widać czy nie, ale... Dobra, czyli znowu trzy podejścia, tak? Tak. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Proszę, szybciej. Jakie szybciej? Ja już wygrałem. Nie. Dobra. A tu coś jest innego, jakieś cięższe. Co to jest? Daj nutce smaczka i tu jest jeszcze ten smaczek. Nuta. Zróż się po co celu. Nusia. Zapraszam, zobacz. Smaczek. Masz. Zawsze. Przekupny pies. No i ostatnie hasło. Zaśpiewaj swój najniższy dźwięk. Boże. Tylko to są już jakieś takie dźwięki gardłowe. To już jest obniżone na krtań. Tak się nie powinno śpiewać w ogóle. Ale taki najniższy dźwięk jakiś mam. Także, kochani, to by było na tyle. Zrobiliśmy to. Może nie wszystko się udało, ale dajcie znać, czy wy też powiedzielibyście takie hasła jak wyrewor, to właśnie. I król Karol kupił królowej Karolinie. Dajcie łapki w górę i zostawcie coś po sobie. Dzięki. Cześć. Cześć.